W ktoś wtedy doceniał to, co zrobiłeś, albo docenił później jakoś? Chcę, żeby był szczery, no to nie, nie docenił tego. Uważam, że nikt tego nie docenił, bo oczywiście dostałem jeden telefon trenera Kaczmarka przed meczem z Anglią i to bezpośrednio w ten sam dzień. To był pierwszy nasz kontakt i ostatni na moim wypożyczeniu. Po powrocie ja trenowałem często z boku na treningach. Tak to wyglądało. 47 meczów w ekstraklasie. I ten jeden golo który mm -hmm. już. czy bramka, bo ty bardziej bramka niż Tak, niż gol, nie? Mało. No wiesz, no nie, nie ukrywajmy, no nie? przeciętny człowiek, któremu bym powiedział te statystyki, sam by powiedział, że to mało. Prze... Boli mnie, że, że w, takich, w takim okresie nie strzeliłem tylu bramek, ilu, ile bym chciał, ile ode mnie oczekiwano, ile ja oczekuję od siebie. Popadanie w skrajności, w skrajność jest słabe i, wiesz, i, i często cię blokuje. Ale tak, gdzieś na początku przejmowałem się tym co ludzie mówili, czy pisali, ale w pewnym momencie zrozumiałem, kurde, tak sobie powiedziałem, kurde Łukasz, no, trenujesz całe życie, pracujesz na to, żeby grać jak najwyżej, żeby wychodzić na takie mecze właśnie jak graliśmy z Legią, czy jak wychodzisz na Widzew, gdzie jest 18 tysięcy i tak naprawdę nie może osoba zmienić twojego poglądu na to wszystko, jakby tego tygodnia, którego ty pracujesz, przygotowujesz się do meczu i nagle ktoś napisze o tobie, że tak powiem, gówno, no że obsmaruje cię i ty nagle zmienisz, kurde, może ja faktycznie jestem słaby. I wszedłem na chwilkę z Widzewem, wszedłem na minutę, no, zdążyłem zrobić ślizg bramkarzowi. Pracowałeś na transfer. No, okej, okay, można się śmiać, tak, tak. W treningach jest bardzo zaangażowany, wszedł też do dziadka, więc, więc na pewno było. W środku czy na zewnątrz? Nie ja. Pomidor, nie, czyli żartuję. żartuję, żartuję. Nie, <grym> okay. nie, trener, właśnie powiem ci, że nie, nie, nie było go w środku bardzo często, więc karnetu nie wiem, jak to się mówi. Łukasz Zjawiński, napastnik podstawowy dzisiaj, Lech Ignański z gościem. Cześć, Łukasz. Cześć, na ten moment. Na ten Zobaczyłem, moment. Zobaczymy, to jak będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Okej, okay. rozmawialiśmy sobie poza anteną, ale myślę, że te wątki trzeba też poruszyć yy, na początek, bo, yy, bo, są, bo są istotne i myślę, że, myślę, że warto o nich pogadać. Czy Łukasz Jawiński to jest dobry napastnik dzisiaj w Twojej opinii? Wiesz, no, na no to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć nie, sam. Nie, 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 nie. nie. Jeszcze, jeszcze mi powiedz, że nie tobie oceniać. O, to nie, to jest grupy, to nie tak Łukasz. to nie tak. Ja sobie zdaję sprawę jakby z moich mocnych stron i z tych, z tych rzeczy, które po prostu mam słabsze. Na pewno tak jest, ale w mojej opinii na ten moment Łukasz Zjawiński jest osobą, która chce się rozwijać, i jest osobą i napastnikiem, która chce iść cały czas do przodu. I uważam, że jestem dobrym napastnikiem. Na pewno jestem materiałem na jeszcze lepszego napastnika, bo może ostatni sezon i gdzieś tam sezony w ekstraklasie nie pokazały do końca, tak, tak jakby mojej, mojego potencjału, ale uważam, że, że miałem ten moment chociażby w tej sandecji, gdzie, gdzie pokazałem się z niezłej strony przez te pół roku, że potrafię po prostu, potrafię strzelać bramki i potrafię grać w piłkę, i, i przy dobrym. Jakby zaufaniu, i, i tym, że, że będę na boisku przebywał troszeczkę dłużej, tak jak rozmawialiśmy o tym przed wejściem tutaj na antenę, to, to jestem w stanie po prostu pokazać jakość i, i uważam, że tak. Łukasz Zemiński jest dobrym napastnikiem. No dobra, to rozłóżmy go sobie na czynniki pierwsze. Yy, mhm. Bo czego brakuje Tobie dzisiaj, żeby strzelać? Nie wiem, co drugiej kolejce, a co masz takiego, że, że możesz się tym pochwalić, jak pójdziesz na rozmowę o pracę gdzieś, to powiesz to, to i to są moje atuty. Wiesz co, na pewno ja jestem takim napastnikiem troszkę od tej czarnej roboty, o której też rozmawialiśmy, że... To często... Tak, <grytanie> bardzo bym chciał, ale na ten moment, tak jak mówiliśmy, no, no w tym okienku myślę, że jest to nierealne, ale kto wie w przyszłości, na pewno, wiesz... Jestem dosyć wysokim napastnikiem, no bo mam 193 metry wzrostu, więc, więc na pewno jestem wysoki. I też sobie zdaję sprawy z pewnych takich moich mankamentów, nad którymi pracuję, no bo wiadomo, że jestem troszeczkę mniej zwrotny niż, niż ci mniejsi napastnicy na pewno. Ale sytuacja w. Teraz w dzisiejszym, teraźniejszym futbolu pokazuje, że to, że jesteś wysoki, nie znaczy, że musisz być gdzieś wolniejszy i mniej sprawny, więc, więc na pewno nad tym pracuję i, i, i to jest taki mój mankament, na którym chcę bardzo pracować i w przyszłości, i nad którym pracuję, czyli ta troszkę większa mobilność, szybkość, taka zwrotność, to na pewno jest rzecz, nad którą muszę pracować, i to, to jest najważniejsze. Tak samo nad skutecznością cały czas, no bo finalizacją napastnika jest. W Powiedzmy sobie szczerze, najważniejsza, mm -hmm. bo możesz nie dotykać piłki, tak jak wiemy, Halant. Ile, ile tworzy kontaktów, ile w meczach, także najważniejsze jest to, żebyś był w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili i strzelił bramkę. Więc finalizacja jest najważniejsza, a tak jak powiedziałem wcześniej, ta czarna robota, czyli gdzieś gratyłem do bramki, yy, uważam, że też mam niezłe wyjście na piłkę prostopadłą, nieźle gram głową. Na pewno też moją zaletą jest to, że potrafię grać dwoma nogami, bo, bo myślę, że. Coraz, coraz bardziej się to zmienia. Coraz więcej jest też zawodników obu nożnych, ale uważam, że, że naprawdę to też jest gdzieś na, na tym moim dobrym poziomie. Ale cały czas trzeba nad czymś pracować. Uważam, że, że lepiej, że mam mankamenty. Troszkę nawet wydaje mi się, że może więcej tych mankamentów, bo gdybym tak naprawdę ich nie miał, no to byśmy tutaj teraz nie siedzieli, tylko pewnie bym grał. Na jakimś kanale, gdzieś... który ma milion słów. Tak, a uważam, że to jest dobre, bo, bo wiesz, że musisz nad czymś pracować. A ja jestem raczej osobą, która. Po prostu. Lubi pracować i, i wiem, wiem że, że chcę nad tym pracować codziennie i, i z takim założeniem przychodzę codziennie do klubu, żeby po prostu moja osoba, czyli Łukasz Zawiński była codziennie lepszym napastnikiem. Ale a propos tego ulepszania się mm -hmm. właśnie, bo my rozmawialiśmy kiedyś przez telefon, byłeś w Sandecji wtedy, w tym, mm -hmm. w tym takim nazwijmy to złotym okresie i, i też cię pytałem o to, nad czym musisz pracować. Mówiłeś wtedy o wyjściu na prostopadłe piłki jako o Minęło ile? Półtora roku? I dzisiaj to jest w zaletach. Uważam, że bardzo. W sensie, może nie bardzo, ale na pewno rozwinąłem to, w takim, rozwinąłem to w takim stopniu, że jest to po prostu lepsze niż na tamten moment. W tamtym momencie było to na pewno dużym moim minusem, a w tym momencie uważam, że, że mam niezły, nie, niezłe to wyjście na piłkę prostopadą. Może jeszcze nie do końca to pokazałem, ale uważam, że naprawdę gdzieś tam na treningach, czy gdy rozmawiam z trenerem i ogólnie ze sztabem, no to widać, że te ruchy cały czas poprawiam. I chcę nad tym pracować, bo to nie jest tak, że jeśli ja to poprawię, no to jestem też już z tego zadowolony. Ale na pewno idzie to w dobrą stronę i, i na pewno pomoże mi to w strzelaniu bramek, bo, bo jednak te wyjście na piłkę prostopadłą u napastnika jest bardzo ważne. Czy atakowanie krótkie osóbka Uważam, że też właśnie zachowanie w polu karnym muszę dużo nad tym pracować, bo czasami musisz być mocniej agresywny i uważam, że jestem agresywny, ale cały czas od Ciebie wymagam, żeby muszę być bardziej. Czasami gdzieś tam nawet yy, to, że mam wsadzić głowę, ktoś mnie w nią kopnie, trudno. No, taki ma być napastnik. Musi... Najważniejsze jest na końcu to, co znajdzie się w sieci, a nie to, jak strzelisz bramkę. Mm. Więc uważam, że ta praca w polu karnym też jest dla mnie ważna i pracuję nad nią ciężko, bo, no, bo po prostu to jest, to jest coś, z czego żyje napastnik. I, i tyle. Okej, okay. to ten złoty okres w Sandecji, skoro, skoro już do niego nawiązaliśmy. 14 meczów, 9 goli pięć zrzutów karnych, żeby ktoś zaraz nie zarzucił prowadzącemu wywiad, że, że tylko pudrem sypie po głowie. To był taki moment, w którym ty się czułeś tak mocny, dostałeś jakieś konkretne wsparcie po prostu, czy kwestia tego, jak zespół na ciebie pracował, czy kwestia po prostu fuksa, bo czasami też tak w piłce jest i o tym nie możemy zapominać, nie? Wiesz co, ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo uważam, że po Tym pół roku, w którym przyszedłem tutaj do Lechi z Mielca, troszkę je straciłem, no bo nie grałem za wiele. Grałem gdzieś w rezerwach w czwartoligowych Lechi, gdzie strzelałem bramki. Wiesz, na pewno wiadomo, no to jest czwarta liga, ale jesteś napastnikiem, no to trzeba łapać pewność, nawet w takich meczach musisz pokazać, że, że jednak no jeśli schodzisz, no to musisz nawet w tej czwartej lidze strzelać bramki. Nie urażając nikogo, ale w tamtym momencie to było po prostu zejście niżej dla mnie. I na pewno to wpłynęło, dużo wpłynęło podejście moje, takie wydaje mi się, mentalne do tego, co, co nałożyło się wtedy w Sandecji, bo wiedziałem, że idę tam na pół roku. Wtedy to było 14 meczy i, i wiedziałem, że po prostu muszę zrobić, że tak powiem, robotę. Muszę się poświęcić w 100%. Od zawsze moi rodzice są moim największym wsparciem, no bo no mama i tata, i bracia również, bo on trzech braci od samego początku byli ze mną i, i zawsze są, nieważne, czy jest dobrze, czy źle, ale w tamtym momencie powiedziałem, że też chcę się poświęcić w 100% jeszcze bardziej, że po prostu zwracałem uwagę na, na dużo rzeczy, że pracowałem jeszcze więcej, niż pracowałem w poprzednim momencie, no bo, bo to był dla mnie taki czas, który musiałem pokazać. Albo by to poszło w jedną stronę, albo w drugą, bo gdybym w tamtym momencie nie pokazał się z dobrej strony, no to tak naprawdę mógłbym, że tak powiem, jak to się mówi w piłce, zakopać. Mhm. No, ale przyszedłem do, do Sandecji też gdzieś na początku yy, w, ro, odbyłem rozmowę z trenem y, Dudkiem. Też od razu troszeczkę. Tak, Nie, nie zostałem jest... troszeczkę, że tak powiem, utoperowany, okay. bo raczej tam przyszedłem i mówię: Nie, no będę grał i to. A tren jak powiedział, że spokojnie, no musisz też zapracować na to, nie? To nie, jest tak, okay. to nie było tak, że ja miałem zapisane jakieś minuty czy coś takiego w Sandecji, no bo tak nie było. Tylko po prostu przyszedłem i, i walczyłem o swoją pozycję. No, i tak, się, tak, tak to się wszystko potoczyło, że moja pozycja po prostu w Sandecji na sam koniec, kiedy odchodziłem, odwróciła się w ogóle w drugą stronę. Bo przychodziłem jako zawodnik, po którym mogłeś się tak naprawdę nie spodziewać za wiele. No, bo nie grałem pół roku w piłkę. Gdzieś w tej ekstraklasie grałem, ale nastrzeliłem jedną bramkę. No, i, i tak wszystko się to potoczyło, że po prostu no, złapałem w pierwszym meczu bramkę z Katowicami. W ligowym, no bo w sparingach strzeliłem trzy bramki, to też na pewno mi pomogło, dwie z resowią, jedną z ruchem. No i wszedłem w pierwszym meczu i strzeliłem bramkę, w drugim meczu strzeliłem dwie bramki z Tychami. W trzecim meczu nie strzeliłem bramki, ale że tak powiem do tego trzeciego meczu to tak wyszedłem, że tak to ujmę z marszu, no bo tydzień nie trenowałem, bo miałem problem z pakwiną, ale wyszedłem na ten mecz i to był troszeczkę taki słabszy. Dostałem powołanie też na, na kadrę U20, co było dla mnie ważne, no bo jednak długo później przed tym powołaniem nie byłem w kadrze. Miałem taką przerwę, bo na młodzieżówki jeździłem dosyć dosyć nie, że cały czas, ale jeździłem regularnie, często. Nie? tak, regularnie. No i fajnie, że na tą ostatnią kadrę, bo mój rocznik U20 to już była ostatnia, no bo U21 nie dostało się na tam dalszy etap, więc na ostatnie mecze z Anglią i z Czechami. Pojechałem jako już taki najstarszy rocznik, więc fajny okres. To był tak jakby, że ktoś docenił to, jak, jak, jak ja się rozwinąłem w Sandecji i, i trener Stępiński dał mi po prostu szansę w tamtym momencie I, i uważam, że też było to super doświadczenie i po powrocie z kadry no, że, no dało mi to kopa, no i dołożyłem Proszę kolejne cztery bramki, więc pięć yy, bramek dokładnie, no. Do, do, dołożyłem, no i, i zakończyłem to z dziewięcioma bramkami, a co było... Tak jakby głównym czynnikiem wydaje mi się, że zaufanie. No i po prostu trener, który wiedziałem, że we mnie wierzy. Trener mhm. Dudek to uważam, że, że osoba, która postawiła na osobę nieoczywistą i w każdym meczu chciałem oddać tak jakby to wszystko, że on mi zaufał, że dał mi tę szansę. I, i myślę, że gdybyśmy się teraz spotkali, to na pewno byśmy wspominali to z uśmiechem. A, a propos tego zaufania i tego docenienia. Bo powiedziałeś, trener Stępiński docenił to, co zrobiłem w Lechii, ktoś wtedy doceniał to, co zrobiłeś, albo docenił później jakoś? Chcę, żeby był szczery? No to nie, nie docenił tego. Uważam, że nikt tego nie docenił, bo oczywiście dostałem jeden telefon od trenera Kaczmarka przed meczem z Anglią i to bezpośrednio w ten sam dzień. To był pierwszy nasz kontakt i ostatni na moim wypożyczeniu. I wydaje mi się, że nie do końca to zostało docenione, no bo tak jak ci powiedziałem, przed wejściem tutaj na, na antenę, że po powrocie ja trenowałem często z boku na treningach. Tak to wyglądało. Trenowałem z boku, po powrocie z, z wypożyczenia, chociaż uważam, że wyglądałem naprawdę w okresie przygotowawczym bardzo dobrze. Jeśli byś zapytał chłopaków, no to myślę, że, że powiedzieliby to samo. Mo, może się mylę, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że naprawdę byłem w bardzo dobrej formie. No i co, ale potoczyło się jak potoczyło, no miałem troszeczkę przeboi, bo tak jak Ci mówiłem, strzeliłem bramkę z Wisłą Płock, później nie zagrałem w ogóle z Radomiakiem przez 120 minut, więc to był taki sygnał, że żeby odejść na wypożyczenie, byłem przez tydzień w Warcie, podpisałem kontrakt, z Warty wróciłem tutaj, zagrałem dwa mecze, po dwóch meczach odszedłem do Widzewa, więc tamten okres był dla mnie taki szaleńczy. To było, to było latem i, i właściwie w mediach to już ogłoszono, że Łukasz Zjawiński, Warta Poznań, here we go. Jak tak mówi yy, Fabrizio Romano. No a później yy, to gdzieś tam wyparowało. Klub oczywiście się do tego nie odniósł, no bo dlaczego miałby wyjaśniać kaczki dziennikarskie? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Wiesz, co to była bardzo dziwna sytuacja. Jak dotąd najdziwniejsza w tej mojej przygodzie, że tak powiem z piłką, bo, bo karierą tego nie możemy jeszcze nazwać, ale yy, przyjechałem do Poznania bo, do Warty na testy medyczne, przeszedłem wszystkie testy, wszystko było super. Też yy, wiedziałem, że trener Szulczek mnie chce, no bo gdyby mnie nie chciał, no to by mnie tam nie było. I naprawdę dużo sobie obiecywałem jakby po tym yy, transferze, teoretycznie czasowym z opcją wykupu, bo tak, tak było zawarte w kontrakcie. Rozmawiałem z chłopakami, m.in. z Miłoszem, z Konradem Matuszewskim, który jest też moim przyjacielem i też gra w Warcie. I wszyscy polecali mi ten kierunek. Ja też uważam, że jakby Warta... Gdybym miał teraz porównać docelowo, to było miejsce, które, do którego bardziej pasowałem niż Widzew. Tak mi się wydaje, zbiegę, tak jakby z, z perspektywy czasu, bo oczywiście w Widzewie nauczyłem się bardzo dużo, tak uważam, ale, ale jeśli chodzi o sam styl gry, uważam, że Warta bardziej pasowała do mojego profilu niż Widzew w Łódź, na ten moment tak patrząc trzeźwo. Yy, no ale jakby w moim kontrakcie dużo, dużo było takich yy, smaczków, też nie do końca chcę o wszystkich mówić, bo to też nie, nie do końca wiem, czy mogę, ale, ale po prostu tak się to potoczyło, że nie to. że to się wysypało o kasę, czy o jakąś personalną decyzję. Wiesz, Wiesz co, tak, bez konkretów, ale tak naprawdę nie mówić. Tak naprawdę, gdybym miał być z tą szczery, to ja sam do końca nie wiem, o co tam poszło. Jak, jak mam być z tą szczery, nie wiem, jak to, jak to wszystko. Jak to wyglądało, że tak powiem, w kuluarach, bo ja tylko wiem, że pewne strony się ze sobą nie, nie zgodziły. No i co? I, I nie wiem o co poszło, no ale ciężko mi wiesz, powiedzieć coś więcej, bo, no bo do, do końca nigdy nie zostało mi to wytłumaczone o co w tym wszystkim chodziło. Ja byłem gotowy, byłem podpisany z wartą, już trenowałem z chłopakami tylko z boku. No bo tręczulczek nie mógł ryzykować wpuszczeniem mnie do sparingu, do treningu. No bo gdyby coś się stało, no to jak wiemy, no warta mogłaby dostać jakieś tam kary, tak mi się wydaje. Więc. Tak naprawdę do tej pory nie wiem, co się tam wydarzyło, no ale koniec końców wydaje mi się, że może tak po prostu miał być. Miałem się znaleźć w tamtym momencie w widze w jej i tyle. Okay. Ale wracając do tego, do tego, jak ciebie wtedy oceniano w Lechi, bo mam wrażenie, że trochę żal za tamten czas w tobie siedzi. Wiesz, że, że, że byłeś na takiej górce, z której zamiast cię popchnąć do góry, no to. No, nie wiem, czy cię zepchnięto, ale pozwolono ci, żeby, żeby ten okres się gdzieś tam zmarnował. Gdzieś Wiesz co, żal. Kurde, jakby przez moment był, na pewno, ale kurde, nie oszukujmy się, no, piłka jest momentami brutalna. No, tak, tak trzeba sobie powiedzieć. Też wiedziałem, ko w tamtym momencie mam do rywalizacji. No, był Zwolak, był Flavio, więc uważam, że no, łatwej rywalizacji nie miałem, ale uważam, że też zasłużyłem na szansę. A swoją drogą, bo to jest ciekawe, często piłkarze o tym mówią i w ogóle sportowcy, że musisz się czuć najmocniejszy, musisz w siebie wierzyć, nawet tak sztucznie się pompować przed hmm. meczem czy przed treningiem. Czy możesz powiedzieć, że ty też się tak pompowałeś, żeby się czuć lepszym od Flavio, który gdzieś tam stówkę załadował w międzyczasie, czy od Zwolaka, który dzisiaj gra w Mistrzu Polski? Wiesz o co chodzi? tak Mentalnie ja się wiem, pakuje, o co chodzi i ogólnie. Na to? Ja nigdy nie powiem, że jestem słabszy od któregoś z nich, jakby też nie jestem głupi, też y, możesz mieć pewność siebie, ale też nie arogancję i no nie oszukujmy się, po prostu to są zawodnicy, którzy osiągnęli mhm. też już jakieś poziom. Czyli nie poziom. powiesz, że jesteś słabszy, ale nie, nie powiesz nigdy, też, że jesteś nigdy, lepszy. Nigdy, nigdy nie powiem, że jestem słabszy, ale też nie powiem, że jestem nie wiadomo jaki, no bo to nie chodzi o to w tym wszystkim, też musisz trzeźwo patrzeć na, na to wszystko, ale też y, paradoksalnie mówiąc, ja miałem super relacje i z Flavio i, i ze Zwolakiem, bo oni bardzo dużo mi pomogli, czy z Pietrzem również, bo Teoretycznie mógłbym powiedzieć, że to są starsi zawodnicy, ale, ale tak, bardzo mi pomogli i dla mnie to była przyjemność, bo mogłem patrzeć jak, jak, jakby na pewne aspekty i uważam, że też bardzo rozwinęło mnie same trenowanie wokół w właśnie Flawy, wokół Zwolaka, wokół w ogóle zawodników, którzy byli w tamtym momencie w Lechi i to też może być aspektem, który pomógł mi w tym przejściu do, do Sandecji, bo ja nie grałem pół roku, ale uważam, że dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o takie, wiesz poruszanie się, o patrzenie na różne rzeczy troszeczkę inaczej, ale no co, no miałem ciężką rywalizację, ja chciałem się jej podjąć, uważam, że bym podołał, uważam, że powinienem co najmniej zasłużyć na tą, zasłużyłem, tak uważam, i dostać tą szansę od, od trenera Kaszmarka, ale jakby, no to też jest coś, co już zostałem za sobą i żalu w tym momencie nie mam, bo no, tak to, tak to wygląda w piłce, no. no. dobra, to jeden moment taki kluczowy, czyli ten powrót z tendencji Mamy zaliczone, natomiast drugi kluczowy moment, czyli tak naprawdę Twoje przyjście tutaj do Gdańska. Też o tym kiedyś rozmawialiśmy, to powiedziałeś, że do końca nie wiesz, jakie są powody tego, że Ciebie nie chciano już wstali mielec w tamtym momencie. To było 30 lipca, trafiłeś do Lechy 2021 roku, czyli właściwie dwa lata temu równiutko. Mhm. Tak się uśmiechasz, że chyba wiedziałeś. Nie, nie wiedziałem, jakby. Dochodziło do mnie słucha, ale ogólnie to jest bardzo. No to poprotkujmy sobie. Bardzo, no. uważam, zabawna sytuacja, no bo jednak po sezonie nikt nigdzie mnie nie chciał oddać w Mielcu. Ja zagrałem trzy sparingi w Mielcu, czy tam dwa. Zagrałem wszystkie w pierwszym składzie jako teoretycznie pierwszy młodzieżowiec. Wiadomo, no, kurde, ten okres byłem rok w Mielcu. Ja, wiadomo, nie strzeliłem, nie wiadomo ile bramek. Strzeliłem jedną bramkę, miałem ten fajny mecz nalegi też miałem parę fajnych meczów, inny, meczów innych, ale, ale też uważam, że sam wiem, że po prostu był duży niedosyt, ale w tamtym momencie nie spodziewałem się, że po prostu po powrocie, bo w tamtym momencie dostaliśmy troszkę wolnego, ja byłem też często jeździłem, bo mieszkałem w Warszawie wcześniej, miałem tam wielu, że tak powiem, no znajomych, też wielu przyjaciół mam tam do teraz, i często też odwiedzałem, no bo Przyjemniej się tak, tak, spędza wiadomo, czas wolny w wiadomo. Warszawie niż w Mielcu, z całym szacunkiem też, dla Mielca. Też byłem w Mielcu z Mateuszem Żyro, z którym po prostu często jeździliśmy, on był z Piaseczna, ja często też jeździłem do Warszawy, żeby odwiedzić moich znajomych, no i byłem wtedy przez ten moment w, w Warszawie i dostałem telefon od menadżera, że po prostu stal nie chce mnie już, po prostu, no, nie chcą mnie, nie chcą mnie już w klubie, miałem rozmowę z trenerem... Obecny, kto wtedy był trenerem? Tak, dokładnie. Z trenerem Gąsiorem, którego też bardzo szanuję, no bo, bo no, no ciężko nie szanować za to, co zrobił dla, 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 dla stali. I powiedział po prostu, że, no, że lepiej by było, żebym odszedł z klubu. Później były też dziwne sytuacje, bo nas, następnego dnia w ogóle odbyłem drugą, tą samą rozmowę i już. Wygląda ona całkiem inaczej, ale z szacunku po prostu do trenera też nie będę o niej mówił, no bo uważam, że to nie jest odpowiednie, bo też uważam, że on, on nie do końca to była jego decyzja. No ale stało się jak się stało. Nie wiem, do, do teraz nie wiem, kogo to była decyzja i czym ona była kierowana. Wiadomo, jasne, no, ten sezon nie był że tak powiem udany, chociaż dla mnie... Gdy, no, gdyby to były kwestie sportowe, to, to byś wiedziałbyś wcześniej po prostu. No, gdyby to były względem. kwestie sportowe, to na pewno wiedziałbym to od razu. A nie zacząłbym okresu przygotowawczego w Mielcu i, i zagrał sparingi, no bo nie oszukujmy się, jeśli zaczynasz okres przygotowawczy bez wcześniejszego uprzedzenia, że możesz sobie zacząć czegoś szukać i tak naprawdę tydzień przed ligą dostajesz gonga, że masz sobie coś znaleźć, no to no, no nie, nie chodzi tutaj o kwestie sportowe. Ale tak do końca no, sam nie wiem o co tam chodziło. Mm. A żałujesz, że wtedy to padło na Lechie? Wiadomo, że twój, twój menadżer Mariusz Piekarski ma dobry przelot tutaj w Gdańsku. Powiem ci tak. Ja nie żałuję niczego w życiu, co, co zrobiłem, że tak powiem. Okej. Okay. Yy, też jeden z ulubionych piłkarskich cytatów. Żaden piłkarz nigdy nie żałuje. Nie, to, bo to jest, że tak powiem, jak to się mówi, takie A, do, gadanie. To, no dobra, to, tak jest, to, to nie faktycznie. gadając w ten sposób. Z perspektywy czasu wiadomo, że, że jesteś dzisiaj mądrzejszym i miejmy nadzieję, że jesteś mądrzejszym facetem niż wtedy, bo jeżeli nie, to, to trochę głupio by było. No, nie no, na pewno jestem, <grym> mądrzejszy, jestem mądrzejszy, zdecydowanie. Okay. Były lepsze wtedy możliwości? Czy nie było żadnych innych? Nie, były możliwości, były możliwości, ale uważam, że Lechia była najlepszym wyjściem, jeśli chodzi o rozwój. Ale ty powiedziałeś, powiedzieliśmy kiedyś, że z Piotrem Stokowcem, który był wówczas trenerem, nie rozmawiałeś ani razu przed, tak, przed transferem. Tak, nie rozmawiałem, bo działo się to wszystko bardzo szybko. Ale jakby... telefon, ile trwa telefon? No trzy minuty. Tak, to, to. prawda. Trenerze, to prawda. chce mnie pan? Będę, będę miał szansę? To prawda, ale odbyłem tą rozmowę od razu po przyjeździe i wiedziałem, że trener Stokowiec też jakby, no ufasz też menadżerom i wiesz, jak to wygląda. Wiedziałem, że, że nie idę tam, bo ktoś mnie tam wcisnął, tylko po prostu trener chce mnie, no i też wie... Wie trener, wiedziałem, ja wiedziałem, że trener chce stawiać na młodych zawodników, bo pamiętasz, jaki był okres wtedy w Leki, gdzie był Janek, gdzie był mm -hmm. Kałuża, gdzie było wielu młodych zawodników i też ilu zawodników trener stokowiec wprowadził i pokazał młodych. Więc y, nawet Żuku, który dostał moim zdaniem też szansę od trenera stokowca, taką bardzo poważną później. I uważam... Trochę z konieczności, no jakby nie, nie było prawego okay. wrońcy wtedy. Okej, okay, z konieczności, ale. Dostał, tak? Wykorzystał. No dostaj, dostaj. Super. Ale chodzi o to, że ja w tamtym momencie też patrzyłem pod takim pryzmatem, że okej, okay, w tym miejscu mogę dostać szansę. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, no bo nigdy nie wiesz, kiedy tą szansę otrzymasz. Ale jestem to, co ci powiedziałem. Ja jestem bardzo pewny siebie, ale nie jestem arogancki po prostu. Tylko wiem też, na co mnie stać, i, i wiedziałem, że chcę tutaj przyjść i i po prostu pracować na swoją szansę. tak Traf tak chciał, że trenera Stokowca zwolnili po czterech meczach, tak? Bardzo szybko, no. Bardzo szybko i, i co? Myślę, że Miły miał podobną sytuację, mimo jeszcze miał podobną, bo też przychodził tutaj za trenera Stokowca, później zadebutował u niego, a się stało jak się stało. No i co? Później już to wszystko się tak, tak toczyło, że, że już za dużo szans nie dostałem, ale uważam, że dalej, no wiadomo, wiesz. Teraz możemy sobie gdybać, co by było gdyby, nie? ale w tamtym momencie podjąłem taką decyzję i w tamtym momencie uważałem, że ona była słuszna i rozmawiałem wtedy z, z, z panem Mariuszem i rozmawiałem też z Damianem Paziewskim, z którym również też współpracuję tutaj w, w Unidosie i, i podjęliśmy taką decyzję i, i tyle. Okej, okay. 47 na moje oko i na, z mojej pamięci meczów w Ekstraklasie. I, i ten jeden gol, o którym mhm. już czy bramka, bo ty bardziej bramka niż, tak, niż gol, nie? Yy... Mało. No Wiesz, no nie, nie ukrywajmy, no, nie? przeciętny człowiek, któremu bym powiedział te statystyki, sam by powiedział, że to mało. Że, że tyle tak, Mar Mario Malocza pewnie, pewnie tyle strzelił w 47 meczach. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że okay. bardzo możliwe. Nie, nie, chodzi o to, ja, nie, 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 nie chodzi mi o to, żeby być mhm. złośliwym teraz, tylko, że yy... Z czego to wynika? Wiesz o co chodzi? Bo wiesz co, jak, jak spojrzymy na twoją historię, też udzielałeś kiedyś, jakiego dłuższego wywiadu weszło, ty miałeś ten początek, te wszystkie momenty juniorskie, rewelacyjne, ceriotka i tak dalej. To wszystko się układało bardzo mhm. dobrze. I wiesz, to... co, wiesz co, gdybym ja, gdybym ja znał odpowiedź na to pytanie, no to wiesz pewnie. Gdybyś wiedział, dlaczego spadłeś, to byś wszedł z powrotem Dokładnie. na górę, tak? O to chodzi. Wiesz, ja na pewno. Że tak powiem byłem uznawany za takiego zawodnika, który strzela po prostu bardzo dużo bramek. Bo te młodzieżowe, to co powiedziałeś, młodzieżowe, młodzieżowe rozgrywki, no to można powiedzieć, że miałem fantastyczne, no bo nie, nie pamiętam, ile dokładnie miałem meczów w celiocie. No ja już też nie, no, ale, ale było tego troszkę, dużo, i tak. bardzo dużo też strzelałem. I faktycznie moje przejście do piłki seniorskiej było ciężkie, bo też nie chcę się rozwodzić na tym, co. co co decydowało może mój styl gry, o którym mówiłem, że jestem silnym zawodnikiem, a wiemy jak to wygląda później w, do w przejściu do piłki seniorskiej, ale. Na pewno... Każdy jest silny, nie w seniorskiej. Tak, tak. Bo wydaje ci się, że a jeszcze jesteś. jest mocny... jest... Tak, jest... wydaje ci się, że jesteś mocny. Ja przechodziłem akurat, mój debiut był na poziomie trzeciej ligi w rezerwach legii i uważam, że może tam był jakiś błąd. Też uważam, że w tamtym momencie był moment, w którym powinienem powiedzieć stop, bo rozgrywałem mecze... I, I byłem troszeczkę taki, że tak powiem, w tamtym momencie miałem chorobę. W sensie taki bo, nie, że chorobę jakąś poważną, żebyśmy tego nie myli, ja, ale grałem bardzo długo jako taki, no po prostu byłem chory i, i, i grałem z tym. Nie, nie zdążyłem się wyleczyć, i grałem. Bo też w tamtym momencie bardzo mocno chcia, chcieli na mnie postawić i trenerzy, i wydaje mi się, że ludzie w, po prostu w akademii, no bo widzieli, jaki, jaki mam potencjał do dwójki. Troszeczkę wcześniej wchodził Konciusz, właśnie Matuszewski czy Michał Karbownik, ze mną wchodził Maciej Grosołek, i, i na pewno może gdzieś, gdzieś tam po, po prostu ja popełniłem błąd. I to co ci mówię, nie, nie jestem w stanie ci powiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie ten błąd popełni, popełniłem, że że jest jak jest, w sensie jest jak jest, że w tamtym momencie było jak było, że tych, tych bramek troszeczkę strzeliłem mniej niż oczekiwano. Później przy, właśnie przyszły te mecze, że tak jak powiedziałeś, 47 meczów i, i ten jeden gol, którego pamiętam jak dzisiaj i, i pamiętam, że strzeliłem go w, w Mielcu z Jagiellonią Białystok, więc na pewno gdybyś prześledził te wszystkie sytuacje, które stworzyłem sobie w tych meczach, no to brakowało troszkę takiego, że tak powiem szczęścia, wiesz, czasami mówimy szczęście, to ale było też dużo takich momentów, na przykład z jakielonią w Widzewie, gdy zacząłem w pierwszym składzie bo Jordi Sanchez miał kontuzję, uderzyłem w, w, w supek mhm. I, i, i też ten golby pewnie, myślę, że pomógł mi pomógłby mi w tamtym momencie w Widzewie, bo nawet rozmawiając z Trenem Januszem Niedźwiedziem, mówiliśmy z Jawką, brakuje tego mhm. tylko tego, jednego gola i ja też, tego, też tak to odbierałem, że brakowało jednego gola, żebym ja po prostu się nakręcił, bo wiesz, ja jestem taki, że nie myślę dużo o tym, co, co się dzieje wokół, co, co było, ale jednak gdzieś z tyłu głowy nie da, nie da się oszukać pewnych rzeczy. Wiesz, no, gdzieś taka blokada chyba wchodzi, nie? Z Czasem. Tak, może nie tyle co blokada, bo ja w meczach czułem się bardzo komfortowo. Nie, nie myślałem o tym, że ja muszę, kurde, musisz strzelić. To wiadomo, że. Mam takie nastawienie, że musisz, że chcesz i, i w ogóle. Ja wychodzę na boisko, żeby strzelić bramkę, ale nie miałem takiego czegoś, że kurde, co znowu nie strzelę, znowu mi dopiszą obok tego, że znowu zagrany mecz, znowu nie strzeliłem. I na pewno, gdybyśmy prześledzili minutowo, no to nie mam tylu meczów zagranych w ekstraklasie, ale na pewno jest to troszeczkę taką rzeczą, którą, którą po prostu boli mnie, że, że w, takich, w takim okresie nie strzeliłem. Tylu bramek, ilu, ile bym chciał, ile ode mnie oczekiwano, ile ja oczekuję od siebie. A te bo... oczekiwania? Yy, I nie tylko twoje, ale przede wszystkim kibiców, nie wiem, ekspertów, osób, które się wypowiadają o piłce. Mhm. Yy, to jest coś, co ciebie gdzieś, yy, nie wiem, czy dzisiaj, czy na pewnym etapie kariery troszeczkę dojeżdżało, w takim sensie, że, wiesz co, wiesz, że, no, że brałeś na, na głowę po prostu, nie? Wiesz, co był moment, w którym się przejmowałem. Jakby opinią. No kurde, jesteś młody, nie wiesz, na czym to wszystko polega. Wiesz, jak działa dzisiejszy internet, dzisiejsze social media, tak naprawdę człowiek X może no napisać o tobie z... dokładnie z błotem, no. Ale w pewnym momencie zrozumiałem też, rozmawiałem z rodzicami, z moim bratem i ogólnie z ludźmi, którzy którzy też, też wiedzą, jak to wygląda, że tak naprawdę no grasz w piłkę, no dajesz. no ja poświęciłem całe swoje życie, poświęcam. Wokół piłki, to jest dla mnie najważniejsze Gdybyś mnie zapytał, co jest dla mnie najważniejsze No to oprócz rodziny powiedziałbym Ci, że piłka No bo ja jestem akurat, że tak powiem Takim troszeczkę fanatykiem Bo ja uwielbiam oglądać wszystko jakby, No wiesz, już swoje statystyki to recytowałeś tutaj z pamięci Tak, już... nawet nie chodzi o tych statystykach Bo, bo teraz już nie przywiązuję do nich takiej wagi Jak przywiązywałem do niej wcześniej Bo wiem, że jakby popadanie w skrajności W skrajność jest słabe I, wiesz, i, i często Cię blokuje ale tak, gdzieś na początku przejmowałem się tym, co ludzie mówili, czy pisali, ale w pewnym momencie zrozumiałem, kurde, tak sobie powiedziałem, kurde, Łukasz, no, trenujesz całe życie, pracujesz na to, żeby grać jak najwyżej, żeby wychodzić na takie mecze właśnie, jak graliśmy z Legią, czy jak wychodzisz na Widzew, gdzie jest 18 tysięcy. I tak naprawdę nie może osoba zmienić twojego poglądu na to wszystko. Jakby tego tygodnia, którego ty pracujesz, przygotowujesz się do meczu i nagle ktoś napisze o tobie, że tak powiem gówno no, że obsmaruje cię i ty nagle zmienisz kurde, może ja faktycznie jestem słaby. Gdybym był słaby, to tak naprawdę u, u żadnego trenera, jeśli byś prześledził yy, to wszystko, gdzie ja byłem w jakich klubach, w sensie czy byłem na wypożyczeniach czy nie, u jakiego trenera, no to u każdego trenera dostałem tą szansę mniejszą lub większą, no bo uważam, że u trenera Kaczmarka nie dostałem szansy, tylko dostałem epizod, ale w innych wypożyczeniach, czy w innych klubach, w których byłem, po prostu grałem i to też nie wynikało z tego, że okej, okay, no fajny chłopak, to damy mu szansę, tylko zasługiwałem na to. Tak naprawdę tylko ludzie, którzy są na co dzień ze mną w szatni i na co dzień ze mną trenują, wiedzą jakie mam, jakby nie tyle umiejętności, no bo przez mecz możesz zobaczyć, czy mam słabe umiejętności, czy, czy nie, tylko Ludzie, którzy dawali mi szansę, widzieli jak ja na co dzień pracuję i, i jak zasuwam na to, żeby po prostu te szanse dostać i na ten moment, tak jak rozmawialiśmy, nie mam Twittera, bo no, wiemy co się tam dzieje. Wiesz, to nie jest, nie jest żadną e, tajemnicą, że teraz bardzo dużo się dzieje tam na Twitterze i na wielu na wiele na wiele z czynników i na wiele o wielu sytuacjach możesz rozmawiać i to jest na tym polega to, ale ja po prostu w pewnym momencie po rozmowach Właśnie z moim przyjacielem czy z Matim Żyro też pod, doszed, doszedłem do wniosku, że kurde, no nie ma sensu. Nie ma sensu jakby tego czytać. Nie ma sensu sprawiać, że twoje myślenie się zmienia. Bo ja mam narzucony cel w swoim życiu. I mój cel się nie będzie zmieniał przez pryzmat tego, że ktoś powie, że ja jestem słaby, czy w tym meczu zagrałem słabo, czy źle podałem, czy nie wykorzystałem sytuacji. No kurde, no przecież ja wiem, że z chrobrym nie wykorzystałem sytuacji, która przez pryzmat meczu mogła wydawać się łatwa, ale tak naprawdę nie była taka prosta. Ale też nie ma co siebie usprawiedliwiać, tylko po prostu, no ja wiem, że nie strzeliłem. Poszły, no. Gdyby, gdybym strzelił, no to pewnie. Odczucia byłyby inne, bo bym strzelił bramkę i bym był oceniany jeszcze lepiej, w sensie w moim pryzmacie. No dobra, ale żeby zamknąć jeden temat, bo nie pierwszy raz się pojawiło w, tym, w tej twojej wypowiedzi nazwisko Kaczmarek. Dzwonię dzisiaj Tomasz Kaczmarek do Łukasza Zjawińskiego, pracuję yy, w Holandii i rzucę ci ofertę, Łukasz potrzebuje napastnika. Ty myślisz sobie hmm, ciekawe, rozważam, czy myślisz sobie nie, dziękuję z tym panem, nie chciałbym trenować. To znaczy ja też nie chcę jakby... Nie, to nie jest tak, że ja nie chcę pracować, bo ja uważam, że trener Kaszmarek był bardzo dobrym trenerem. Bardzo dobrym. I to pokazały wyniki na samym początku. Później może czegoś brakło. Ja sam nie wiem czego do końca, bo też przez dłuższy, dłuższy czas mnie nie było w, w drużynie. I najlepiej wypowiedzieliby się o tym zawodnicy, którzy byli w tamtym momencie. Ale chodzi o to, że żeby ktoś nie pomyślał, że ja mam jakiś kazus właśnie tego, że trener Kaszmarek, to... nie? Jechał, że, nie, nie jak jadę, jadę. ze stokowcem. Nie, nie, nie. Nic, nic z tych rzeczy, bo ja bardzo dużo się, paradoksalnie bardzo dużo się nauczyłem, to co ci powiedziałem na treningach, że bardzo dużo się okay. nauczyłem. Czyli tylko tej szansy tobie tak, zabrakło, tak? Ja po prostu brakowało mi tego, że nawet nie przed wypożyczeniem, ale po wypożyczeniu, żebym dostał taką szansę, nie? No bo okej, okay, wszedłem z Radomiakiem, z w którym, w którym przegrywaliśmy wtedy chyba 3-1 już, wszedłem na 10 minut, wiesz jak wyglądają takie mecze, Później wszedłem na chwilkę z widzewem, wszedłem na minutę. Zdążyłem zrobić ślizg, bramka Przepracowałeś na ten transfer. No, Okej, okay, można się śmiać, tak, tak. No ale wiesz, gdyby trener Kaczmarek do no zadzwonił i to by musiał rozważyć, co po prostu jest za, co przeciw. W tym momencie wiem, że, żeby, że nie zadzwonił, więc, więc nad tym nie myślę, ale to, co Ci powiedziałem, trener Kaczmarek to bardzo dobry trener i, i ja zawsze, zawsze będę to powtarzał, bo, bo wiem, jak, jaki miał. Jaką miał etykę pracy, jak to wszystko wyglądało i uważam, że w okresie przygotowawczym, w tamtym momencie, gdy właśnie strzeliłem swoją pierwszą bramkę z Wisą Płock, czułem się bardzo dobrze i tego nic nie zmieni. Nawet to, że po prostu taka, może nie, właśnie nie to, że ja mam jakiś żal, że nie dostałem tej szansy, chociaż można to delikatnie tak nazwać, bardziej taki niedosyt. Ja bym okay. to nazwał niedosytem, bo, bo uważam, że w tamtym momencie zasłużyłem, żeby, żeby po prostu wyjść na boisko i nie mówię, że pokażę. grać w pierwszym składzie, ale żeby pokazać się nawet wejść za Zwolaka czy wejść za Flavio, po prostu pokazać się. Będziemy powoli kończyć, ale nie dotknęliśmy w ogóle tego, co dzieje się teraz w Lechii, czy co działo się w ostatnich tygodniach. Ty podpisywałeś kontrakt dwa lata temu, nie na cztery lata i nie na 5 lat. No nie, nie podpisałem, tak. Podpisałem na dwa lata z opcją dwóch, dwóch lat przedłużenia i Lechia po prostu skorzystała z tego, że tak powiem, wyjścia. Z tej, i... z tej możliwości? Tak, Byłeś zaskoczony? Możliwości. Czy byłem zaskoczony? Jeszcze ci... dozegrałeś za dwa lata 6 meczów w Lechi. Tak, to prawda, ale przez pryzmat tego, co jakby to widmo spadku troszeczkę, które jakby ciążyło nad Lechią i, i to, co może się dziać, uważam, że nie byłem do końca zaskoczony, bo Mówiłem, że w tamtym momencie po prostu Lechia też potrzebowała zawodników. Można było się spodziewać, że wielu zawodników też się pożegna. No będzie... to kiedy się działo to przedłużenie? Wiesz, co nie chcę ci dokładnie powiedzieć. Myślę, że jeszcze wtedy Lechia nie była. Yy... W pierwszej lidze, tak? Nie, nie była, była jeszcze w spadku, ale wiesz, musisz też patrzeć przez pryzmat taki, że, że no może się to Właśnie. wydarzyć, nie? I ja też nie jestem na tyle. Zawodnikiem w wieku podeszłym, że mam 27 lat, którego jak podwyższałem. 27 na... to jest wiek podeszły już? No w sensie wiesz o co mi chodzi. Nie wiek podeszły, ale, ale <laughs> chodzi mi bardziej o taki wiek, że już jesteś, chociaż w wieku 27 lat masz przed, często zawodnicy też. Nie no wiadomo, też... no, jesteś młody, jesteś tak, młody piłkarzem. Mam 22, czyli jestem 5 lat młodszy niż, niż człowiek, który ma 27, więc dalej jest 5 lat przede mną, więc jeśli przedłużysz ten kontrakt na 2 lata, to tak naprawdę margines błędu. No nie jest taki, wiesz. No okej, okay, fajnie, jeśli pokaże się yy, z fajnej strony, no to może zarobimy na nim, no bo jednak dalej ma 22 lata. Jeśli coś nie wyjdzie, no to okej. Okay. Wiesz, jak wyglądają dzisiejsze czasy, że często wypożycza się zawodnika, więc no więc pewnie też nie jesteś najdroższym piłkarzem, jakiego Lechia miał w historii. No wydaje mi się, jakieś... że na pewno nie no. Nie, nie jestem nie to, na pewno. Nie było to jakieś wielkie ryzyko Tak, klubo. wydaje mi się, że po prostu też wiedząc jaki miałem sezon w pierwszej lidze Lechia też może to tak troszeczkę kalkulowała, że pokazałem się na tym poziomie i też może wiedziała, że okej, okay, może się tak zdarzyć a jeśli tak się nie zdarzy no to w momencie, w którym Zwolakowi kończy się kontrakt, wiemy, że Flavio kończy, kończy karierę, no to masz zawodnika który może wejść do rywalizacji i, I jest, co by nie patrzeć jak na swój, jak no, wydaje mi się, że też troszeczkę tych meczów mam rozegranych i, i można powiedzieć, że jakieś tam doświadczenie mam i jakąś tam perspektywą, i taką osobą, która może nawet wejść do rywalizacji byłem, więc nie byłem do końca zaskoczony. No, no tyle na no ile możesz powiedzieć, bo też wiadomo, że, że nie o wszystkim można rozmawiać, i, i nie chodzi o to, żeby cię, ciągnąć za języki i narobić sobie kłopotów w klubie, ale w, w szatni. To, co się działo w ostatnich tygodniach, waszym zdaniem to był bałagan, duży bałagan, chaos. Wiedzieliście w ogóle o co chodzi? Bo Dziennikarze często dzwonią piłkarze, do piłkarzy, żeby, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda. A tutaj często padała odpowiedź: no to, to wy nam powiedzcie, bo, bo my nie wiemy, nie? Wiesz co, to nie chodzi o tyle, bo o tyle, co był bałagan w szatni, bo wydaje mi się, że trener też przyszedł. Do nas nowy trener, i, i też od razu było widać, że chce coś zrobić. Po prostu on traktował to jako. Tylko musi mieć z kim? Tak, traktował to jako po prostu dla niego też rozwój. I ty... w szatni nie było widać czegoś takiego. Wiadomo, no, patrzysz, co się dzieje. Odchodzi jeden zawodnik, drugi, następnego dnia odchodzi trzech. Wtedy myślisz, kurde, czy my faktycznie będziemy mieli zawodników, później odwołujemy sparring. A... Testowaliście na stuperze Wiesz, nie. Warunki, nie. Warunki, warunki fizyczne, okay. Warunki są na pewno dobre, ale. Tak paradoksalnie kiedyś grałem też na, na stoferze przez chwilkę w ruchu chorzów, jak byłem młody, ale wracając do tego, w szatni nie wiadomo, rozmawiasz o takich rzeczach, ale gdy wchodziłeś na boisko, gdy dochodziło do treningu, ja też jako osoba, która w tym momencie jestem jedną ze starszych w szatni, no bo jestem gdzieś tam piąty czy szósty w kolejności, też jestem troszkę taki, nie chcę powiedzieć, nie chcę mówić, że, żeby ktoś zaraz nie powiedział, że robię z siebie, nie wiadomo, kogoś, ale jakiś tam na jakimś poziomie, w sensie w Ekstraklasie zagrałem parę meczów, czy w pierwszej lidze i też wiem, że jak wychodzisz na trening, no to to wszystko musi, musi się odrywać. Też było bardzo dużo młodych zawodników, ja też gdzieś, nie chcę powiedzieć, że się starałem, bo też często się irytowałem i sam też wiem po sobie, że w tamtym momencie... Nie powinienem tak robić, ale też wiem, człowiek się uczy na błędach, będę wiedział, że następnym razem tak nie mogę mówić. Nie mówić, tylko robić. To, to po prostu na boisku i na treningach i w szatni to już tak gdzieś schodziło na dalszy plan, wiesz. My nie wiemy tak naprawdę, co się działo u góry, co się dzieje do tej dalej, bo wiesz, to jest taki okres przejściowy. Gdy zmieniasz właściciela, gdy pewne rzeczy, które działy się w przeszłości mogą się odbijać na przyszłości, czyli nowy po prostu właściciel musi też zadbać o, o to, co się będzie działo, to wiadomo, że ten okres przejściowy będzie ciężki, ale taka nutka takiego powiewu świeżości, młodości, takiego nowego planu, który ma też trener, bo wiesz, pracujemy krótko, ale no kurde, no, można zauważyć mhm. tą pasję, to, to podejście, jakby taką codzienną etykę pracy trenera, że po prostu no to jest, wiesz. A trener chodzi z wami na siłownię? Trener na siłownię? Kurde, jeszcze nie miałem okazji, widzisz. A co, jest, jest taka. No tak, tak się nie, mówi. No, może nie, że się mówi, ale jak spojrzałem na, na to, jak on jest zbudowany, to myślę, że. Tak, na pewno. Jest się na ławeczce położyć koło was i sprawdzić, Ale co wiesz, więcej, co? Jeszcze weźmy. nie byłem z trenerem na siłowni, więc nie odpowiem Ci na to pytanie, ale na pewno w treningach jest bardzo zaangażowany, wszedł też do dziadka, więc, więc na pewno było. W środku czy na zewnątrz? Nie. Pomidor, nie, Czyli żartuję, 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 nie, okay. nie. Trener właśnie, powiem Ci, że nie, nie, nie było go w środku bardzo często, więc karnetu nie miał, jak to się mówi, ale jak na to pewno, ma karnet? No wiesz, no ten, co jest w środku, to... Nie, 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 ale konkretnie. to ma karnet? Wiesz, zawsze się zmienia, zawsze jest jeden zawodnik, który ma, czasami to mogę być ja, czasami może być ktoś inny, ale, ale trener go nie miał. Wracając do rzeczy, które właśnie mówiłem, widać, że trener po prostu ma swój pomysł i, i uważam, że ta taka nutka powiewu świeżości, takiej młodości i w ogóle... Zaszczepiliśmy troszkę po tym pierwszym meczu, bo, bo jednak wiesz, dużo osób, że tak powiem, no nie oszukujmy się, skreślało nas. Ja no uważam, że. I, I nie bezpodstawnie, no nie, też bądźmy, bądźmy uczciwi. Tak, no, gdybyś popatrzył po prostu na skład, czyli brak typowych obrońców, no to kurde, no mówisz. Wy macie skład na, na to, żeby grać z trzema stoperami, tylko nie macie żadnego stopera. No nie? właśnie. I, I wiesz, ja też przyszedł Luis, który od samego początku też mówił, że kurde. Też rozmawiałem z nimi i rozmawialiśmy wszyscy ze sobą. Trener też to mówił, no dużo ludzi tak naprawdę gdzieś nas tam skreśla, ale od samego początku nie było takiego czegoś, że kurde, my o tym myśleliśmy, kurde, nic nie musimy. Ko my wyszliśmy, mówimy, nie no, my musimy właśnie. Musimy wyjść, musimy wygrać, musimy pokazać się z dobrej strony. I uważam, że po tej pierwszej bramce myślę, że od 30 minuty zaczęliśmy pokazywać ten nasz poziom, nie? Tak jak Jerzy Brzęczek mówił o Piotrze Zińskim, przeskoczyła. No, wydaje mi się, że. Ten moment, w którym po prostu byliśmy troszeczkę, było trochę obaw, on minął i pokazywaliśmy, że naprawdę potrafimy grać w piłkę, potrafimy, mamy jakość i, i tyle. I wygraliśmy ten mecz i, i myślę, że taki, taka nutka nadziei, może nie nadziei, no bo wiesz, kurde, to jest jeden mecz, no to nie możemy tak mówić, ale coś, że coś się po prostu dzieje, jakiś pomysł taki jest, wydaje mi się, że można było widzieć jakiś pomysł w tym, co my co my prezentujemy, wiadomo, strzeliśmy bramkę, dwie bramki z karnych, no ale okej, okay, do tych karnych musiało dojść, więc myślę, że taki, taki fajny, fajny promyczek, nie? Dobra, to jeszcze na koniec o tobie. Mówi się o Arturze Jędrzejczyku, o Adamie Marciniaku, że są, że są takimi... No pajacami w szatniach, ale ja. w, takim, w takim pozytywnym zna znaczeniu. Chyba nie. wiem do czego, wiem <laughs> o co chodzi chyba. I, I wiesz, y, oglądałem serial o, o widzowie widziałem twoje wystąpienie i przy tablicy, i później jak tam tańczyliście, i zastanawiam się, czy Łukasz Zjawiński jest pajacem w szatni. Pajacem w ale... dobrym słowa znaczeniu, tak jak powiedziałeś. No. Wiesz co, kurde, nie, nie będę ukrywał, jakby dobrze się czuję, dobrze się czuję w szatni i uważam, że gdybyś zapytał... Każdego z zawodników, którzy byli ze mną gdzieś tam, może nie w tych początkowych momentach, gdzieś, gdzie byłem w stalowej woli, coś takiego, bo, bo w tamtym momencie byłem troszeczkę może nie przestraszony, ale to było takie moje pierwsze zmienienie. Ale jak się trochę poczułeś, to już chyba. Było ok, ale i tak uważam, że nie, nie pokazałem, że tak powiem, w pełni mojego potencjału, ale gdzieś w Mielcu się to zaczęło, mm -hmm. czyli. Gdybyś, mnie zapy... gdybyś zapytał chłopaków, którzy byli ze mną w, w szatni od Mielca, może w Sandecji też było troszkę mniej, bo w Sandecji też było wielu doświadczonych zawodników, którzy, którzy też byli, bar... mieli bardziej ten cięty żart, może nie cięty, ale taki zabawny niż ja, ale czy było to w Mielcu, czy było w Widzewie, czy jak przyszedłem, uważam, że w lechi bardzo szybko poszło, no bo po dwóch tygodniach już byłem taki, już, już się nie bałem po prostu, mm. nie? I, I też ja mam taką łatwość w tym, żeby wchodzić do tych szatni, w łatwość w zmienianiu, aklimatyzowaniu się w tym wszystkim i też bardzo dobrze czuję się z zawodnikami, którzy są starsi ode mnie i uważam, że mam, mam coś takiego, że wiem kiedy coś powiedzieć, kiedy nie powiedzieć i tak, faktycznie, no nie będę ukrywał, lubię to, jestem też zawodnikiem, który po prostu lubi atmosferę, lubi czuć się dobrze w szatni i lubię, żeby inni zawodnicy się też czuli dobrze, bo, bo to też jest bardzo ważne przy robieniu wyniku, ale tak naprawdę, no, no, mogły, wszyscy mogli zauważyć, że, że widzowie po prostu, po prostu, no by, było jak było. no Byłem gdzieś tam, nie tylko ja, ale było dużo zawodników, którzy to na tą serę trzymali, ale na pewno czuję się dobrze i jestem tym takim, że tak powiem, pajacem, który, kto, o którym się mówi, bo tak jak mówię, no czuję się w tym dobrze. Lubię, lubię klimat szatni, wiesz. Często ludzie też mówią po zakończeniu kariery, że tak brakuje, brakuje im nie? szatni, co nie? Nawet jeżeli. Często to nie jest, umówmy się, żart najwyższych lotów, tylko tak. Tylko tak. jest to prosty męski wiesz, humor, nie? Wiesz, chodzi nawet o czasami taki sytuacyjny, czy jakąś dogrywkę. Wiesz, dokładnie, coś. wiesz, że ktoś się na przykład, tak jak Antek, który tutaj był u ciebie, co ci mówiłem przed tym, że, że wiem, że szybko się potrafi podgrzać, to... To po prostu gdzieś tam próbowałem go troszeczkę wyprowadzić z równowagi, ale to tylko dlatego, żeby on pamiętał, że nie może się dać wy wyprowadzić z tej równowagi. No, słyszałem go... później na treningu, krzyczał do ciebie 100 meczów, jeden gore. Tak, 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 wiesz, jakby szyderka w szatni jest normalnością, co nie? Ja wychodzę z takiego założenia, że jest czas na poważną rozmowę, jest czas na żarty. Jeszcze czas na głupotę, tak jak było właśnie w tym wystąpieniu z mojej strony i z, z strony chłopaków, którzy ze mną tańczyli. Więc no, na pewno jestem taką osobą, która dobrze się czuje w szatni, którą wydaje mi się, że można po prostu można sympatyzować, że jest, o, jest fajnym gościem i, i staram się być taką osobą, bo chcę być tak odbierany, chcę taki być, że chcę być dobry dla każdego. Nie chcę być osobą, która się wynosi i. Nieważne, czy ja będę, czy w sezonie bym strzelił 20 goli, czy bym strzelił 15, czy nie strzeleni, zawsze będę tą samą osobą i zawsze tą samą osobą będę chciał pozostać. No to życzymy tego, żebyś jednak strzelił 20 i, i tą samą byłoby osobą super, pozostał. Byłoby super i mam nadzieję, że, że tak będzie, ale to, co jest najważniejsze w tym momencie, to dla mnie jest, żeby po prostu Lechia wróciła w miejsce, które się jej należy, czyli Ekstraklasa, no bo nie oszukujmy się, taki klub zasługuje na to, żeby być w najwyższej w klasie rozrywkowej, rozgrywkowej w Polsce. Łukasz Zjawiński, podstawowy napastnik tego klubu. Dziękuję bardzo. Tak jest, dziękuję bardzo.